I tutaj padnie polecenie, proszę zawrócić w pierwszym możliwym miejscu. Widzimy, że tutaj w tym miejscu nie wolno zawrócić, ale wolno zawrócić na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, czyli musimy sobie lewy pas zająć. I będziemy tu zawracać. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc zawracamy na krótko. Niemniej jednak są tu pewne niebezpieczeństwa. Jakie? Autobusy z naszego pasa powinny jechać tam na peron. Niemniej jednak kierowcy autobusu, widząc tu kolejkę, od razu wjeżdżają na asfaltowane torowisko i jadą tam od wiaduktu. I teraz większość autobusów patrzy na ten sygnalizator dla tramwajów Siemensa, jeżeli on jest otwarty, one tak przyjeżdżają. Ale bywają kierowcy autobusów, którzy patrzą na sygnalizator dla autobusów, który jest otwarty wtedy, kiedy mamy zielone światło. Więc może się zdarzyć w ten sposób, że mimo że mamy sygnalizator kierunkowy bezkolizyjny, zielony, włączony, może się zdarzyć, że pojawi nam się tu autobus, więc tutaj trzeba zwrócić baczną uwagę. Jest wysepka wystająca. Naszym obowiązkiem jest wyjechać tak, żeby bliźniakami zrównać się z końcem wysepki, później zwolnić, zakręcić prawie że w miejscu i widzimy, przechodzą trzy auta. Wypuszczamy tak, żeby tylna oś była na wysokości szczytu wysepki, zwalniamy, kręcimy w miejscu i nie powinno być żadnych kłopotów. Teraz musimy sobie zaczekać na zielone światło, żeby zobaczyć, jak panu to pójdzie. No i mamy zielone światło. Noga z gazu i pełny skręt. I jedziemy i widzimy, bezbłędnie nam wyszło. I na górę jedziemy.